Rafał, lubisz takie coffee ride'y z kibicami? Lubię. Jak mam czas, to lubię przyjechać. No wiadomo, no, do Warszawy. W sumie długo nie jechałem, bo 3,5 godzinki, także nie ja kierowałem, tylko żona, także szybko przyjechaliśmy. Jak ci gasy podobały ta trasa? Jednym takim, powiem szczerze, jeżeli chodzi o Warszawę, no to ciężko tu jest, jeżeli chodzi o trenowanie. No widać, że męczą się tu. Jest tu tylko po prostu jedna ta trasa, co no dla mnie pierwszy raz jechałem, to jest okej. Okay. No wiadomo, że brakuje górek, tak jak ja mam tam na swoim terenie w Małopolsce, ale jak na pierwszy raz, to okej, okay, całkiem okej. Okay. A daj, słuchaj mnie. Kawę macie bardzo dobrą tutaj w Warszawie, ale gór wam brakuje. Ale wiatry na szczęście mamy. Wiatry też macie, właśnie. Na miastka. Za Amerykanę z takiem. Bieram się. Zobacz, jaki ładny materialik, cieplutki. Wybierany. Teraz mogę jechać. Zmarzłeś? Dzisiaj jest tak trochę zima, nie? Wczoraj było cieplej. Góra kawiarnia, okej? Okay. Bardzo dobra kawa. No. Bardzo dobra kawa. Jak to jest w tym sezonie? Będziesz miał czas na takie spotkania, czy to tak raz i później już do końca sezonu nie będzie czasu? Ja myślę, że to była na razie ostatnia taka przejażdżka przed samym Giro Italia, a dopiero później zaczniemy tak zwane Cup Ansgrohe, czyli trzy wyścigi Maćka, Pawła i mój. No i tam na pewno się zobaczymy dużo z kibicami. W tym roku myślę, że będę miał więcej trochę czasu właśnie na to, żeby już potwierdziłem sponsorom, że muszę mieć więcej czasu dla kibiców.